dobry, mamy godzinę 5. Tak więc zaczynamy kolejny dzień. Dzisiaj dość zimno, bo 5 stopni. Nie wiem skąd się bierze ta temperatura. Już myślałem, że raczej będziemy się przestawiać na letnie stroje, a nie wracać do zimowych. Timelapse nagrany, specjalnie wyszedłem 5 minut wcześniej, ale nie wiem czy to było widoczne, ale na Odrze unosi się taka metrowa warstwa mgły, która jest podświetlana przez słońce i robi to mega efekt, tylko że jest to też tak trochę daleko od brzegu, więc nie wiem czy to widzieliście. Czekamy na Olka, zaraz powinien wybiec z między drzew i zaczynamy ćwiczyć. Siema. Włosy poprawione. Dobra, muszę Olek ciebie sprowokować trochę do rozmowy, do tematu dzisiejszego vloga. A mianowicie, jak się dowiedziałeś w ogóle o rugby, jaka była twoja ścieżka i jak to się stało, że trafiłeś do Kaskady? No, w moim przypadku to dosyć śmiesznie, bo chłopacy Putra, w sensie i Cinek, trenowali od dłuższego czasu i jakoś tak mnie namawiali. Ja nigdy nie mogłem znaleźć jakiegoś takiego, jakby to powiedzieć, czasu. No i w pewnym momencie oni mówili, dawaj, przyjdź. No i przyszedłem. Okay. Czyli, i ale tak zostałem. Ale czyli cały czas ci nawijali makaron na uszy, a w końcu to był ten impuls, że po prostu poszedłeś. No mniej więcej tak. Okay. Tak to wyglądało, nie? Okej. Owsianka zalana wrzątkiem, chwilę czekam, później dodaję owoce zamrożone, to jest borówka i truskawka i do tego odżywka białkowa, zupełnie bez mleka. Zawsze jadłem białko z mlekiem, a tutaj takie połączenie, fajny taki kleik się robi i naprawdę jest to bardzo smaczne, no i przy tym zdrowe. Zajęcia na uczelni, tak bardzo ciekawe. Ja już jestem po zajęciach, oczywiście nie pokazywałem wam nic z tego, bo to jest mega nudne i byście się zanudzili. Ale wracając do mojej małej prowokacji i dyskusji z Olkiem odnośnie tego, jak to się stało, że zaczął z nami trenować, wspomniał, że najpierw trenowali jego dwaj koledzy, którzy oczywiście dalej z nami trenują, Mati i Cinek. I tutaj zadziałał taki mechanizm, gdzie dwóch chłopaków roztaczało wokół siebie informacje, że trenują w rugby, że na tych treningach jest fajnie, że jeździ się na wyjazdy. No i naturalną koleją rzeczy było to, że trzeci kolega, który z nimi bujał się na podwórku, przyszedł sam na trening. Ale to nie wszystko, bo z grona Mateusza i Marcina przewinęło się więcej znajomych, które poznało rugby. Część zostało na trochę dłużej niż 2-3 treningi, bo im się spodobało.
Chodzi mi o to, że my jako zawodnicy, osoby związane ze środowiskiem rugby, mamy niejako obowiązek mówienia wkoło siebie, że my gramy w rugby, my jesteśmy zawodnikami, my mamy klub, trenujemy, jeździmy na zawody, zdobywamy medale. To jest naprawdę bardzo ważne. Żadnej większej filozofii tutaj nie ma. Jeżeli jedna osoba trenująca sprowadzi na trening dwie osoby, no to są już trzy. I później kolejne dwie osoby znowu sprowadzą po dwie osoby czy po trzy. I tak to wszystko rośnie. To jest bardzo ważne z tego względu, że my jako sport w Polsce mamy naprawdę krótką historię i nie ma tej tradycji zbyt wielkiej. Być może ten boom rozwojowy naszej dyscypliny nie przytrafi się w przeciągu następnych 20 lat, ale może to być za 60 lat. I naszym obowiązkiem jest naprawdę pilnowanie tego, aby całe nasze środowisko wiedziało, czym jest rugby, że my trenujemy. Jeżeli jest turniej, przykładowo w Szczecinie, to powinniśmy my jako jednostka zaprosić jak najwięcej osób. To jest zadanie takie małe, organiczne, ale jeżeli wszyscy je wykonają, to przełoży się to naprawdę na bardzo fajne rezultaty. I kończymy tego ekspresowego vloga, weekend przed nami. Oczywiście nie mogę doczekać się poniedziałku, bo wtedy trening już z całą ekipą. Mam nadzieję, że będzie gierka. Jacek, nie wywieram presji. Także dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. Trzymajcie się w zdrowiu i do zobaczenia na boisku. Cześć!